Nazywam się Marek Cypliński i chcę wam powiedzieć dzisiaj o tym, jak poznałem żywego i prawdziwego Jezusa. Wiesz, jestem osobą, która zmagała się z różnymi lękami, z depresją i nie radziłem sobie w ogóle w życiu. I przyszedł taki moment, kiedy przyszła apogeum depresji i kompletnie załamany, ze łzami w oczach zacząłem wołać: Jezu, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, potrzebuję Cię usłyszeć i potrzebuję Cię poznać. I wiesz, On zaczął mi odpowiadać. I chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest żywym i prawdziwym Bogiem, z którym możesz mieć realny kontakt dzisiaj. I nie możesz się z Bogiem pojednać inaczej, jak tylko przez Jezusa. Chcę Ci powiedzieć, że to jest realne. Kiedyś przyglądałem się różnym religiom i zauważyłem, że w różnych religiach słyszałem różne frazesy, widziałem różne obrządki, różne rytuały, ale żadne z nich nie działały. Żadne z nich nie działały. Wszystkie były pustymi słowami, pustymi gestami. A kiedy otworzyłem swoje serce i zawołałem do Jezusa, On zaczął do mnie odpowiadać i zrozumiałem, że On nie jest w ogóle religijny. Boga nie spotkasz w religii, ale jak będziesz Go szukał całym swoim sercem, spotkasz Go, gwarantuję Ci to, bo ja Go szukałem. Szukałem Go wiele lat i doszedłem. I teraz możesz przyjąć gotowe rozwiązanie, możesz pojednać się z Bogiem przez Jezusa dzisiaj, kiedy mówię to do Ciebie i dotyka to Twojego serca. Jeśli chcesz, możesz zawołać z tego miejsca, że Jezu, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Cię poznać, potrzebuję się z Tobą pojednać. Zapewniam Cię, nie znam nikogo, kto zawołałby do Jezusa, Jezus by mu nie odpowiedział. Bóg jest realny tak samo jak 2000 lat temu. Tak jak wtedy miał moc, chodził po ulicach i uzdrawiał, tak dzisiaj uzdrawia. Jestem tego świadkiem. Jeśli zmagasz się z chorobami, również mogę położyć na Ciebie ręce i Duch Święty, który jest we mnie, sprawi, że przyjmiesz uzdrowienie. Wystarczy, że w to uwierzysz. Wystarczy, że to przyjmiesz jak prezent, jak prezent. Nie musisz się o nic starać dzisiaj, bo Jezus na krzyżu zrobił wszystko za Ciebie. Nie musisz dzisiaj się starać, żeby zostać zbawionym. Wiesz, nie możesz zostać zbawiony przez starania, przez jakieś uczynki, czy przez jakieś przykazania, jakiś zbiór reguł, zasad, jakiś system moralny. Możesz zostać zbawiony tylko poprzez pojednanie się z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa. Napisane jest: łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jeśli ustami swoimi wyznasz, wyznanie to jest coś, co mamy w sercu głęboko. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus zmartwychwstał i w sercu w to uwierzysz, będziesz zbawiony. To jest bardzo prosta rzecz. Wiesz, Jezus powiedział kiedyś, że musisz narodzić się na nowo. To był jedyny przypadek, precedens, kiedy Jezus powiedział, że cokolwiek musisz. Nic innego nie powiedział, że musisz. Nic innego nie mówił w stylu, że musisz być dobrym człowiekiem, że musisz przestrzegać jakichś przykazań. Powiedział, musisz się narodzić na nowo. Wiesz, Jezus umarł za grzech. Ludzie myślą, że chodzi o jakieś tam różne grzechy, które się popełnia, typu, nie wiem, kradzież, cudzołóstwo, zabójstwo, kłamstwo i tak dalej. Ale tym grzechem, za które Jezus umarł, to jest oddzielenie od Boga. To jest niezależność od Boga. Musisz wrócić do Boga, pojednać się z Nim, ponieważ nasi praojcowie rozdzielili się, odeszli od Niego, wybrali niezależność. I Jezus ułatwił nam drogę poprzez krzyż Golgoty. Sprawił, że możemy się dzisiaj pojednać z Bogiem i nie musimy na to zapracowywać, nie musimy zasługiwać. Jeśli wstydzisz się teraz, modlitwę tu na ulicy, wołaj z całego serca w swoim domu. Zapewniam Cię, że On Ci odpowie. Jeśli chcesz, jesteśmy tutaj dla Was. Możemy z Wami porozmawiać. Jeśli potrzebujesz modlitwy o cokolwiek, jeśli chcesz spotkać się z Jezusem dzisiaj, jesteśmy dla Was dostępni.